Uczestnicy uroczystej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni wszyscy Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. W ubiegłym roku świętowaliście Państwo 70. rocznicę powrotu Wałbrzycha w granice Polski. Dziś obchodzicie kolejny ważny jubileusz. 70 lat temu rozpoczęła pracę Rada Miejska Wałbrzycha. W imieniu władz samorządowych Kalisza składam Paniom i Panom Radnym życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz Waszego miasta. Przy tej szczególnej okazji miło Państwa poinformować, że gościmy szanownego jubilata Pana Józefa Wilkomirskiego, który 15 maja bieżącego roku kończy 90 lat. Maestro Wilkomirski w latach 90-94 oraz 94-98 był radnym pierwszej i drugiej kadencji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Jest zasłużonym obywatelem miasta Wałbrzycha i honorowym obywatelem naszego miasta. Dostałem prezent, proszę Państwa, i ja myślałem, że z tym tutaj prezentem wręczył dom dla mnie na starość, że ja będę miał A to radość. A to jest radość. Muszę uczciwie powiedzieć to, pozwolę sobie przekazać obecnym tu na sali radnym tej kadencji i ewentualnie przekazanie potem dalszym. A mianowicie myśmy się ze sobą naprawdę kłócili, wspierali o wszystko, ale nadrzędnym celem było, żeby uratować miasto. Proszę Państwa, chciałam wszystkim radnym, z którym współpracowałam, serdecznie podziękować. Tak jak powiedział Pan Wilkomirski, faktycznie było bardzo dużo starć, krzyków. Robiliśmy wszystko, żeby jak najwięcej zrobić dla tego miasta. Czy nam się udało? Pomału, pomału, jakoś z kadencji na kadencję, jakoś nam się udało troszkę wykonać. Ale muszę Państwu powiedzieć, że pomimo tego, tych takich udręk, krzyków, mieliśmy do siebie wielki szacunek. I to nas trzymało przy duchu. To nas trzymało, że nigdy nikt nikogo nie obraził. Walka była o miasto i to było wiadome. I dlatego chciałabym strasznie podziękować tym radnym, którzy naprawdę bardzo walczyli z szacunkiem dla tego miasta. Obecnie radni również mamy do siebie bardzo duży szacunek, żebyście nie pomyśleli. Na tej sali widzimy, o czym wspomniał pan dr Bełcikowski, widzimy wiele pokoleń Wałbrzyszan. Od, nie wypominając panu, panie Tadeuszu, pana wieku, od pana Tadeusza Skrężyny, a na małoletnich naszych paniach radnych obecnej kadencji. Więc witam, cieszę się, bo widzę wiele pokoleń i to podkreśla szczególny charakter tego naszego miasta. Ja sądzę, że mam wielki zaszczyt być gospodarzem czy włodarzem z woli mieszkańców miasta absolutnie wyjątkowego. Urodziłem się tutaj, mam 56 lat od urodzenia tu mieszkam, niespecjalnie się ruszałem, ale dopiero od pewnego czasu mam głębokie przekonanie, że jest to miasto absolutnie wyjątkowe, wyjątkowością właśnie mieszkańców, historii, tego wszystkiego, co się tutaj działo. Chcę powiedzieć, że to jest dzisiaj święto wszystkich Wałbrzyszan, wśród których jest, tak jak tutaj z tego przekroju społecznego wiemy, święto byłych kresowiaków czy kresowiaków, drohobyczan, sybiraków, to jest święto lwowiaków, ale również święto Niemców, którzy są dzisiaj również na tej sali tak wspaniale obecni w postaci naszej pani Stępowskiej, którą osobiście bardzo serdecznie witam. Ale chcę powiedzieć, że wierzę głęboko, że wszyscy radni, bezradni, radni, licencjonowani czy wybrani od 1946 roku
poprzez tych, którzy musieli walczyć o tą swoją niezależność, aż do tych, którzy tą niezależność wywalczyli tak naprawdę, obecni tu na sali, aż do dzisiaj obecnych, wszyscy radni, wszyscy prezydenci miasta, wszyscy na pewno chcieli dla tego Wałbrzycha, naszego kochanego miasta, dobrze. O nich zawsze trzeba mówić tylko dobrze, tak jak powiedziałem sobie, że nigdy nie można o Wałbrzyszanach mówić źle. O co proszę, jako powiedziałbym moją refleksję na zakończenie tego wystąpienia, bo nie chciałem powiedzieć przemówienia. Gratuluję wszystkim radnym. Dziękuję bardzo.